Mamy termin zadeklarowany, tak jak wszyscy wiemy, 75 dni i zrobimy wszystko, żeby w tym terminie pracę skończyć. Chcielibyśmy jeszcze skrócić ten termin, tak aby w te najbardziej upalne dni była jak najmniejsza uciążliwość dla mieszkańców okolicznych domostw. Jeśli chodzi o harmonogram, to w ubiegłym tygodniu pobraliśmy próbki do badań laboratoryjnych. Próbki zostały wysłane do Lędzin. Czekamy na wyniki badań. Wyniki będziemy najprawdopodobniej mieć już w przyszły poniedziałek i wtedy zdecydujemy, które odpady muszą zostać unieszkodliwione termicznie, w której spalarni, bądź jeśli wyniki badań nie pozwolą na utylizację termiczną, wtedy na jedno z dwóch składowisk, z którym mamy podpisany list intencyjny, odpady będziemy chcieli wywieźć, ale to też dopiero wtedy określimy, jak będziemy wiedzieć, jakie są wyniki badań.